List miłosny od niego. Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale i dzisiaj wróżba z kart Lenormand. Zobaczmy sobie, kochani, co osoba ukochana, on czy ona, ja oczywiście zawsze mówię on, ponieważ łatwiej mi w tej konstelacji, ale Wy sobie przełóżcie to na Waszą płeć osoby ukochanej, czy on, czy ona. Czyli co osoba ukochana chce Wam napisać, co chce Wam powiedzieć. Zobaczmy sobie to w kartach, kochani. Zapraszam Was na wróżby indywidualne, prywatne, osobiste. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam od razu i od razu umówimy za 1-2 dni prywatny kontakt, termin. Powróżę Wam osobiście na Wasze rozterki. Zapraszam serdecznie. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji i komentujcie, lajkujcie, wspomóżcie mój kanał. Dziękuję. Kochani moi, zaczynamy. Pomosty. Wy jako osoba pytająca. Ryby. Lilie. Księga. Pierścionek. I w przełożeniu klucz. Czyli zaczynamy. List miłosny od niego. Chciałbym, by otworzyły się nowe drzwi, nowa szansa. Nowa szansa dla nas, dla naszej relacji. Ponieważ myślę o Tobie, tęsknię i chciałbym to naprawić. Chciałbym, byś otworzyła Twoje serce i wpuściła mnie jeszcze raz do środka. Chciałbym otworzyć jeszcze raz te drzwi, napisać jeszcze raz kolejny rozdział naszej pięknej, romantycznej historii. Pozwól na to, by otworzyć następne drzwi, następną szansę. Chciałbym, byśmy się spotkali, by te pomosty nas połączyły, by to, co nas rozdzieliło, pokonać i by znowu podjąć ryzyko i spotkać się, by wszystko wyjaśnić. Wiem, że Ty też myślisz o tym, by się spotkać, by porozmawiać, że wiem, że też o tym rozmyślasz. Zadumiona i że nie zapomniałaś o tym, co nas łączyło. Wiem, że odwróciłaś się w tej chwili od uczuć. Odwróciłaś się ode mnie, ale również myślisz o spotkaniu naszym. Wiem, że również Ty, pomimo tego, że to zaprzeczasz, masz dużo emocji, które jakby mącą Twoją głowę. Wiem również, że poszło o sprawy finansowe być może. Jakiś niedosyt finansowy, problemy finansowe. Za co bardzo mi przykro. Chciałbym, by była znów harmonia, balans, piękna atmosfera między nami, seksualność, intymność. Piękne momenty pełne harmonii, pełne Ciebie, powabnej kobiecości, pełne rodzinnej, pięknej atmosfery, gdzie będziemy spędzać ze sobą cudowne chwile romantyczne, intymne, byśmy wszystko dzielili znów ze sobą. Wiem, że jest dużo niewyjaśnionych, tajemniczych spraw, które powinniśmy wyjaśnić. Wiem, że jeszcze jest dużo sekretów pomiędzy nami, które powinniśmy na pewno przedyskutować. I wszystkie niejasności, nieklarowności wyjaśnić między sobą. Jestem do tego gotowy, by otworzyć tę księgę i napisać kolejny nasz miłosny rozdział. Kolejny rozdział naszej pięknej historii. Więc otwórzmy tę szansę na cudowny, wspaniały związek, który nas łączył i niestety zakończył się tak boleśnie.
Dajmy szansę tej relacji. Dajmy szansę jeszcze raz, by było tak pięknie, romantycznie. Być może chciałbym nawet, byś była moją żoną. Bym cię poślubił, bym ci dał pierścionek zaręczynowy. By była między nami jakaś umowa poważna, gdzie nie rozstaniemy się już tak łatwo i tak szybko, jak teraz to się stało. Więc proszę cię w tym liście miłosnym o nową szansę, o nową próbę, nową historię naszej relacji. I otwórz, proszę, twoje serce. Otwórz tę klatkę, w której teraz jesteś zablokowana. Otwórz się na mnie. Otwórz się na naszą historię miłosną. Do usłyszenia już wkrótce.